Podczas koncertowej niedzieli na scenie pojawiły się gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. Tuż przed godziną 17 tłumnie zaczęli gromadzić się fani Jerzego Połomskiego, legendy polskiej piosenki, któremu wielu artystów może pozazdrościć ponad 50-letniej pracy artystycznej. Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przytel drugi, drugi bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. Rzeczywiście się zawalił, to ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Piosenka polska jest bardzo bogata, znakomite teksty. Śpiewałem tutaj przed chwilą wiązankę piosenek przedwojennych. To one wszystkie miały swoją dramaturgię, zamkniętą całość, opowiastki takie wokalne. To także ja jestem przynależniony, jak niektórzy mówią, złą polszczyzną do piosenki dawnej, która była o czymś konkretnym i dawała popis do jakiegoś, do interpretacji jakiejś, bo każdą piosenkę, tylko oczywiście z tekstem mądrym, można zaśpiewać w kilku kompletnie różnych interpretacjach. Chwilę później na scenie pojawił się doskonale znany wszystkim zespół Papa D, który swoją energią i znakomitym kontaktem z publicznością, mimo wciąż padającego deszczu, stworzył świetne widowisko. Dobry nastrój udzielił się wszystkim, którzy zdecydowali się to niedzielne popołudnie spędzić na sieradzkiej starówce. Czy ktoś widział Ole Maj? Mam nadzieję, że te słowa gdzieś wam dźwięczą, a jeżeli nie, to szybko możemy powtórzyć i śpiewać razem. Bądź się z nami. Rozpoczynamy. Piękne serduszka. Uwaga, spróbujmy razem. Gdzie jest Ola? Ola, la. Czy ktoś widział Ole Maj? Spróbujmy mocno. Gdzie jest Ola? Ola, la. Czy ktoś widział Ole Maj? Zamiast. Gdzie? Mocniej. Ale możecie głośniej, bo... Ale bardzo ładnie, jeszcze raz. Gdzie? Dobrze. Będzie super. W Sieradzu bywałem wielokrotnie, oczywiście z koncertami także. Miałem okazję wystąpić w teatrze, miałem też okazję grać koncert plenerowy. Teraz po jakimś czasie, no po wielu latach wracamy. Miło nam, że możemy zagrać w tak miłych okolicznościach i w tak fajnym miejscu. Rewitalizacja widoczna i czuję się, że wszyscy tym żyją i to jest najpiękniejsze, bo przecież dla ludzi to jest i świetnie, że umieją z tego korzystać i się tym cieszyć. Nam jest też miło, że możemy wystąpić w takich warunkach i przy okazji zobaczyć, jak to się dzieje i jakie miłe zmiany się tutaj dzieją i mają miejsce tutaj na miejscu. Także no same pozytywy z naszego przyjazdu. My się bardzo cieszymy. Na deser dla sieradzan swój koncert dał zespół Bad Boys Blue, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności. Sieradz, hello! Good evening. Dobry wieczór! All you beautiful people out there, I'm John, Bad Boys Blue, Sylvia, and Anita, the bad girls, right? We're gonna sing you some songs, okay? Tag? Check it out.
spotkaliśmy się, żeby podsumować, a w zasadzie, żeby zauważyć, że rewitalizacja Starego Miasta zmieniła Sieradz, a co najważniejsze ludzi, mieszkańców Sieradza i gości. Bo się okazuje, że czy godzina 9, czy 21, tu na Sieradzkim Rynku są ludzie, są chętni do tego, żeby się spotykać, siedzieć, zjeść, wypić, poprzebywać z sobą. To jest taki ostateczny efekt rewitalizacji, który nawet nie śmiałem marzyć, że tak nastąpi bardzo szybko. Rewitalizacja jest ciągle w nas i powinniśmy się zmieniać razem ze zmieniającym się miastem. I mam nadzieję, że tak się stanie. Jeszcze przed nami Wzgórze Zamkowe, metamorfoza Wzgórza Zamkowego, zmiana Starorzecza, a w zasadzie odbudowanie Starorzecza Żegliny. To jest piękny trakt, taki spacerowo-rowerowy i jeszcze wiele innych rzeczy. Także mam nadzieję, że ci, którzy byli w rynku, którym się rynek podoba, Kościuszki ulica, Kolegiacka, Warszawska, czy może muzeum, czy Sieradzkie Centrum Kultury, czy może jedna z pięciu kamienic, w tym punkt informacji turystycznej, czy może Sieradzka Fara zmieniona, czy może klasztor sióstr Urszulanek, to się dalej wbiorą ulicą Zamkową, jeszcze remontowaną w dalszej części, na Pragę Sieradzką, a może jeszcze dalej na Wzgórze Zamkowe, gdzie za 3 miesiące będzie kompletna zmiana i proponuję mieszkańcom Sierada, żeby poszli, zobaczyli, co się zmienia, bo za chwilę nie będą mieli porównania, bo tak to już jest, żeby wiedzieć, jak jest fajnie, to trzeba wiedzieć, jak było. A wiele lat ludzie, czy mieszkańcy Sierada nie chodzili na Wzgórze, bo tam po prostu zwyczajnie nie było dobrej atmosfery. Była zieleń dość zaniedbana i nic więcej, a w tej chwili to się miejsce się bardzo zmienia, a za 3 miesiące będzie zupełnie, czy nawet za 2, zupełnie inne miejsce i mam nadzieję, że dorówna sieradzkiemu rynkowi i ta rewitalizacja spowoduje, że będziemy trochę życzliwsi, uśmiechnięci i patrzyli bardziej optymistycznie na życie. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. Show plenerowe Trylogia Tolkiena sprawiła wiele frajdy dzieciom, które razem z Gandalfem Białym, elfami, krasnoludami i orkami toczyli walki na sieradzkim rynku.